Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moimi Państwa gościem jest dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego, a porozmawiamy o emeryturach, a dokładniej o tym, jak rząd PiS okrada emerytów, bo jak wyliczył Michał Przybylak, finansista i wiceprzewodniczący Wielkopolskiej Nowoczesnej, w latach 2007-2015 wartość emerytur realnie poprawiła się o 1,6% szóstą, to jest ponad 15,5%, a z kolei w latach 2015-2023 wartość świadczeń zmalała o prawie 1 dziesiątą, o ponad 9,1%. Czyli krótko mówiąc, seniorom siła nabywcza emerytur spada. Krótko mówiąc, na za emeryturę, którą otrzymują na konto, mogą kupić o jedną dziesiątą mniej niż w 2015 roku. Skąd zatem takie poparcie dla PiS-ów wśród emerytów? Nie rozumieją, że PiS ich okrada? Znaczy to, czy będzie to poparcie, to oczywiście zaczniemy 15 października, tak? czy to poparcie zostanie wyrażone. E, natomiast no dwie rzeczy, tak, jeśli chodzi o komentarz tak, do tych danych. Tak? No oczywiście e, wzrost wysokości emerytur, czyli ta waloryzacja, ona jest pochodną inflacji emeryckiej oraz realnego wzrostu wynagrodzeń. Tutaj jest taki zapis, tak, że co najmniej 20% realnego wzrostu wynagrodzeń musi być dodane do poziomu inflacji emeryckiej, żeby można było mówić tak o tym, że to jest właśnie ten wskaźnik waloryzacji i przepisy są e, spełnione. No, tak się składa, że ten wskaźnik ma to do siebie, że jeżeli jest niska inflacja, albo tej inflacji po prostu nie ma, a mieliśmy takie lata, tak, gdzie w Polsce po prostu nie było inflacji, no to mamy wtedy wyższy realny wzrost wynagrodzeń. Zatem te 20% z wyższego poziomu będą nam dawały kwotę, która na pewno będzie wyższa od inflacji i która właśnie sprawi, że ta realna wartość nabywcza te, te, tego świadczenia, dzięki temu, prawda, będzie wysoka, czy dzięki temu faktycznie będzie rosła. Inaczej mówiąc, Wtedy, kiedy mamy niską inflację, to przepisy są tak skonstruowane, że one dają wtedy wyższą kwotę, którą przyznajemy emerytom. Oczywiście, nominalnie to może być 20, 30, 50 zł, no ale jeżeli nie ma inflacji, także inflacja jest na poziomie zero, albo jest deflacja, czyli jest ujemna inflacja, a świadczenie i tak rośnie o kilkanaście czy kilkadziesiąt zł, no to znaczy, prawda, że ten emeryt wtedy otrzymuje więcej, tak, ma te same ceny w sklepach, a ma wyższe świadczenie. Natomiast w czasie, kiedy jest wysoka inflacja i tak mieliśmy z tym do czynienia w 2023 roku, mimo tego, że świadczenia zostały zwaloryzowane o 14,8%, no to ze względu na fakt, że nie było realnego wzrostu wynagrodzeń, no bo realny wzrost wynagrodzeń jest wtedy, kiedy, mamy, kiedy wynagrodzenia rosną szybciej niż inflacja. Więc jeżeli ta inflacja jest wysoka, Wzrost wynagrodzeń za tym nie nadąża, no to nie mamy tutaj żadnego realnego wzrostu wynagrodzeń, to waloryzacja opiera się tylko na wyrównaniu do tego poziomu zero. Czyli nie możemy mówić tak, że w czasie wysokiej inflacji emeryci cokolwiek więcej zyskują realnie tak na swoich środkach, które wypracowali, nominalnie oczywiście to jest wyższa kwota, ale za tą wyższą kwotę mogą kupić mniej niż w poprzednim roku. Tak. No niestety to jest ten mechanizm, który, który jest w waloryzacji, wynikający z opóźnienia tak, tego, te, tego wskaźnika, czyli to, że nawet jeżeli Mamy do czynienia z inflacją, to emeryci realnie odczuwają to, to wyrównanie do poziomu inflacji dopiero od 1 marca kolejnego roku. No i to jest oczywiście to, to są te przyczyny, dla których faktycznie to porównanie wychodzi korzystniej dla poprzedniego ośmiolecia, dla poprzednich rządów, w kontekście tego, kiedy emeryci faktycznie mieli więcej środków do dyspozycji, kiedy mogli za te środki więcej kupić. Oczywiście jest tu mnóstwo różnych argumentów, taki też bazujemy na pewnym uśrednieniu, tak więc też na pewno znajdzie się emeryt, który no, teraz prawda, miał, nie wiem, wyższe ceny, tak czy wyższe rachunki musiał zapłacić, ale jeżeli popatrzymy na pewne uśrednienie, no to te dane są tutaj jednoznacznie po, po stronie poprzednich ośmiu lat. No właśnie, bo ja mam wrażenie, że PiS m, stara się nie dość, że nie to, żeby zabezpieczać tych emerytów, to zrobić z nich klientów, bo później zamiast zwaloryzować to jest, moja, to jest takie moje pytanie, czy ja mam rację takim tokiem myślenia, że zamiast zwaloryzować na wyższy poziom emerytury, rozdaje zasiłki, które nazywa 13-, 14 emeryturą i tymi zasiłkami pokazuje, jak dba o ludzi, a tak naprawdę m, po prostu. Podwyższa te emerytury, które są już niższe niż były, czyli no, rzecz chyba nie powinna mieć miejsca, że rozwijaliśmy się przez te 8 lat. To emeryci powinni mieć udział w tym. Tak jest to, to państwo sprawiedliwości społecznej, które zapisaliśmy w Konstytucji. Ma wyglądać tak, no, że właśnie dbamy o emerytów i o to, że dostają udział w sukcesie gospodarczym. 8 lat wzrostu gospodarczego. Jarosław Kaczyński twierdzi, że to jest 8 lat prosperity dzięki nim. I nagle okazuje się, że gdyby nie ten, że oni tym zasiłkiem drożeźnianym tak naprawdę pozwalają emerytom nie, nie funkcjonować poniżej poziomu, który był. Bo w przeciwnym wypadku no, mielibyśmy sytuację taką, że ich sytuacja finansowa byłaby gorsza niż 8 lat wcześniej. O, oczywiście, że tak. Gdybyśmy nie doliczyli trzynastek, czternastek do tego świadczenia podstawowego, no to jak najbardziej tak sytuacja emerytów byłaby bardzo, bardzo słaba. Tak więc te zasiłki drożyźniane, jak się przywykło Mówić tak o 13 i 14, no one tak naprawdę ratują ten budżet gospodarstw domowych, emerytów. 13 i 14 została sprowadzona jakby z dwóch przyczyn. Tak, Pierwszą przyczyną tej 13 i 14 jest to, żeby nie dopłacać więcej do funduszu ubezpieczeń społecznych, bo 13 i 14 są finansowane z funduszu solidarnościowego. Na który wszyscy się składamy z naszego wynagrodzenia każdego miesiąca. Pracodawca przelewa za nas, albo sami, jak jesteśmy przedsiębiorcami, 1,45% naszego wynagrodzenia trafia do Funduszu Solidarnościowego, i z tego Funduszu Solidarnościowego jest 13, 14 wypłacana. W tym roku tak, tak było i to jest jakby pierwsza przyczyna, czyli żeby nie trzeba było z budżetu państwa dorzucać więcej do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, no to rząd trochę na zasadach kreatywnej księgowości znalazł drugie źródło finansowania takich dodatkowych świadczeń. I druga przyczyna jest oczywiście polityczna, no bo waloryzacja jest raz do roku. Ale no, jeżeli rząd prawda, może wyjść i w blasku reflektorów powiedzieć, że gdzieś w okolicach kwietnia-maja, tak wszyscy dostaną 13. emeryturę dodatkowo i ta 13 będzie w wysokości około 1500 zł. A potem prezes może wyjść i powiedzieć na miesiąc przed wyborami, że za chwilę zostanie wypłacona także 14 i ta 14 będzie wynosiła albo 2200, albo 2650 netto brutto, bo to wiemy jaki był bałagan tak przy tym, żeby powiedzieć tak, ile tak naprawdę ta czternastka miała w, 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 wynosić, no to to pokazuje właśnie, że to jest świadczenie typowo polityczne. I celem takiego politycznego świadczenia jest właśnie wywarcie tak tej, tej wdzięczności. tak? Skoro my wam dajemy, no to wy się teraz rewanżujcie. Tak? My wam daliśmy trzynastkę, daliśmy wam czternastkę, no to teraz prawda, liczymy na ten rewanż. Natomiast wydaje mi się, że ludzie rozumieją ten mechanizm, tak, i mają tą świadomość, że te pieniądze to nie są pieniądze ani jednej partii, ani jednego człowieka, tylko są to pieniądze, które pochodzą właśnie od wszystkich, którzy dzisiaj pracują. Tak? Ci, co pracują, zapłacili składki, zapłacili podatki, dzięki temu mamy środki tak na sfinansowanie świadczeń dla, dla emerytów. Także no, to jest chyba te dwie przyczyny, one są kluczowe, żeby zrozumieć takie, jak, jak ten system został skonstruowany, no i właśnie ten mechanizm wdzięczności. Także to obecny rząd daje. Tak, więc trzeba się dla tego obecnego rzędu. Z w miarę, prawda, móc odwdzięczyć, tak, czy spełnić jakiś swój obowiązek, tak, który teraz ten, ten, ten rząd wywarł. Natomiast, no, to jest jakby zupełne zaprzeczenie polityki społecznej, tak. Polityka społeczna to jest taka działalność, którą realizuje państwo na rzecz tego, żeby poprawiać sytuację osób najsłabiej sytuowanych, osób, które są w najtrudniejszej sytuacji, ale także, żeby inwestować w człowieka, inwestować w swoich obywateli, rozwijać swój naród i dzięki temu też budować swoje przewagi konkurencyjne jako państwo na przyszłość. To, co zrobiłoby rząd, to jest zupełne zaprzeczenie polityki społecznej. Tak? Ja już tutaj nie będę wnikał w brak kryteriów, w brak jasnych przesłanek, żeby wspierać akurat te grupy. Też brak jakiejkolwiek myśli strategicznej, jeśli chodzi o, o politykę społeczną. Tutaj jest jasne, że świadczenia społeczne są naszym mechanizmem politycznym do tego, żeby zdobyć i utrzymać władzę. Tak, To jest to, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, czyli najpierw świadczeniami społecznymi próbował zdobyć władzę, to mu się udało, a teraz poprzez świadczenia społeczne chce to Władzę utrzymać. No i to jest niestety ten mechanizm, także ten mechanizm działa tak długo, póki ludzie się nie zorientują, że są niejako kupowani za swoje własne pieniądze. Także za te pieniądze, których nie dostaną albo te, które zostaną im zabrane, no otrzymają inne świadczenie, no ale to inne świadczenie, prawda, nie zawsze będzie rekompensowało ich środki. Często jest porównanie na przykład z tym, że emeryci płacą składkę zdrowotną. Wszyscy emeryci tak dzisiaj płacą za to ubezpieczenie raz. zdrowotne. Zacząłem to tą składkę właśnie już nie, nie móc odliczać, co, co bardzo mu uderzyło. Płacą też podatek dochodowy, co również jest dosyć, no, przynajmniej na razie dosyć ciekawym rozwiązaniem, że opodatkowuje się pieniądze, które teoretycznie no, rząd jakby tak samo opodatkowuje świadczenia, które wypłaca. To, jest, to też jest dziwne zawsze w tych wszystkich przelewach. No i to czy to ma w ogóle jakikolwiek sens poza tak naprawdę zaciemnianiem obrazu, żeby się właśnie ten delikwent nie zorientował, że rząd, go, rząd mu niczego nie daje, że rząd mu tak naprawdę zabiera? Dokładnie, to jest tylko po to, żeby delikwent się nie zorientował. Bo jeżeli popatrzymy na emerytury, to emerytury są wypłacane na podstawie składek, które zgromadziliśmy. Jak otrzymujemy wynagrodzenie, to w pierwszej kolejności są pobierane składki, dopiero później jest potrącany podatek. Czyli faktycznie to, co mamy odłożone do systemu emerytalnego, to nie zostało wcześniej opodatkowane, więc jest, prawda, argument za tym, żeby to w przyszłości opodatkować. Rząd Polski to realizuje, więc to, co dzisiaj odprowadzamy jako składka, jest nieopodatkowane, ale w przyszłości. Ci świadczenie musi być opodatkowane. Oczywiście korzystają wszyscy emeryci z kwoty wolnej od podatku, więc też na pewno nie wszyscy tak ten podatek faktycznie odczuwają, także muszą zapłacić. Ale wszyscy odczuwają składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Każdy emeryt musi tą składkę na ubezpieczenie zdrowotne zapłacić w wysokości 9% wartości świadczenia. jest to najwyższa składka zdrowotna, którą płacą emeryci w Europie. W Unii Europejskiej nie ma, nie ma wyższego poziomu. Jedynie, prawda, moglibyśmy się porównywać z Holandią, gdzie też jest podobny, z Niderlandami, gdzie też jest podobny poziom składki na ubezpieczenie zdrowotne, które też tamtejsi emeryci płacą. Natomiast są państwa, gdzie w ogóle nie. Nie ma składki na ubezpieczenie zdrowotne, że świadczenia zdrowotne są finansowane z budżetu. To Te, też, na przykład, Dania tak, taki model wprowadziła od wielu lat i taki model realizuje. To są państwa, gdzie ta składka jest minimalna, jest symboliczna, tak jak chociażby kraje, kraje południa. Natomiast Polska no jest takim państwem, które przyjęło, że e, niezależnie od tego, tak czy ten emeryt będzie miał 1000 czy 5000 złotych emerytury, to i tak 9% to, co pan redaktor powiedział słusznie nieodliczalną od podatku składkę e, na ubezpieczenie zdrowotne musi zapłacić czyli 9% tak, z każdej złotówki praktycznie, którą musimy, e, które musimy zapłacić jako e, udział w systemie e, ochrony zdrowia. E, no to też na pewno jest fenomen, tak, trochę e, patrząc na finansowanie tak, tego, tego systemu. Z drugiej strony, no jest to olbrzymie mi transfer tak do Narodowego Funduszu Zdrowia, więc Narodowy Fundusz Zdrowia generalnie cieszy się tak z tego, że takie środki otrzymuje. No i ten paradoks oczywiście jest największy przy środkach, właśnie tej 13. i 14. emerytury. Tak, bo to są świadczenia podobne do 500+. One są wypłacane nie z budżetu państwa, tylko z funduszu solidarnościowego, ale uwaga, zgodnie z projektem budżetu państwa na 2024 rok, 13. i 14. będzie już wypłacana z budżetu państwa, czyli tak samo jak 500+. Tylko, że w przypadku 500 plus nie ma podatku, nie ma składki zdrowotnej, a w przypadku 14 i 13 takie, takie daniny publiczne są naliczane i odprowadzane obowiązkowo. Więc mamy tutaj zupełne zaprzeczenie jakiejkolwiek racjonalności, mamy zaprzeczenie jakiegokolwiek pomysłu tak, na, te, na te świadczenia. W praktyce jest to przerzucanie pieniędzy z jednego funduszu do drugiego. Z Funduszu Solidarnościowego do Narodowego Funduszu Zdrowia, z Funduszu Solidarnościowego do Fiskusa, no i też, oczywiście, prawda, też świadczenie biorcy część tych środków otrzymują. Znaczy, powiedzmy, co, ale powiedzmy, co to jest Fundusz Solidarnościowy i dlaczego to nie jest, nie jest dobre, że oni wydają te pieniądze w tej chwili? No początkowo czy przez wiele lat funkcjonowało to na takich zasadach, że do Funduszu Pracy przekazywaliśmy 2,45% naszego wynagrodzenia. My, jako pr pracownicy, no, robił to dla nas pracodawca. W przypadku przedsiębiorców przedsiębiorca płacił 2,45% na Fundusz Pracy. W pewnym momencie okazało się, że w Funduszu Pracy jest dość dużo pieniędzy. A są zadania związane z osobami z niepełnosprawnościami, związane z rehabilitacją zawodową, związane z przywracaniem osób albo też świadczeniami na rzecz opiekunów, na rzecz osób niepełnosprawnych, które można by było wyodrębnić z Funduszu Pracy i przekazać je właśnie tak na, czy jak, na taki dedykowany fundusz, który miałby to finansować. Tak też od 2018 roku do Funduszu Pracy przekazujemy 1% naszego wynagrodzenia, a 1,45% do Funduszu Solidarnościowego. I ten fundusz solidarnościowy, początkowo nazwany Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, tak to się początkowo nazywało. Teraz zostało to przemianowane na fundusz solidarnościowy, właśnie dlatego, że udział tych zadań związanych z osobami niepełnosprawnymi bardzo mocno spadł, a po prostu stał się to wehikuł, mechanizm do tego, żeby przekazywać środki na trzynastkę i czternastkę. Co więcej, ten fundusz solidarnościowy, jak okazało się prawda, ile on ma finansować świadczeń, no to musiał zaciągnąć pożyczkę z funduszu Rezerwy Demograficznej po to, żeby właśnie wypłacić tak tą trzynastkę i czternastkę. Tak nawet w tym roku y, fundusz Rezerwy Demograficznej udzielił pożyczki funduszowi solidarnościowemu, bo tam już zabrakło środków, na wypłatę właśnie tej trzynastki i czternastki. To też taka kreatywna księgowość, no bo na początku roku tak ta po, pożyczka została udzielona, tak naprawdę środki w tym funduszu solidarnościowym były, chodziło o to, tak, żeby na koniec roku, prawda, móc dać wyższą czternastkę, tak, do, do, do wszystkich, tak, którzy są świadczeni borcami tej czternastki, więc to też, prawda, zamysł takiej kreatywnej księgowości, on już był wcześniej przez rząd przygotowany. Natomiast no to jest wszystko przerzucanie pieniędzy pomiędzy funduszami. Fundusz Rezerwy Demograficznej to jest taki fundusz, który utworzyliśmy po to, że jak faktycznie będzie bardzo trudno na, w naszej demografii, jak faktycznie będzie brakowało pieniędzy trudno. dla emerytur, już jest trudno, to prawda, już jest trudno. Tak? Ale to jeszcze nie jest ten moment, żeby z tego funduszu korzystać. Tak? To jest fundusz, który miał być na przyszłość, na naprawdę trudne, trudne czasy. Tymczasem no rząd po prostu przekazał tak te środki z Funduszu Rezerwy Demograficznej do Funduszu Solidarnościowego. No jak ktoś powie, prawda, ale przecież to jest pożyczka, więc na pewno odda. Jasne, że odda, tylko z całą pewnością, tak? Zapłacimy za to my wszyscy obywatele. Co więcej, początek spłacania tej pożyczki przez Fundusz Solidarnościowy do Funduszu Rezerwy Demograficznej zaczyna się dopiero za parę lat, czyli w kolejnej kadencji parlamentu, a koniec tej, tej, tej spłaty przypada na 2035 rok. Więc możemy sobie policzyć tak, że przez no, kolejne 12 lat, tak naprawdę, wszyscy obywatele będziemy spłacali tą 13-14, którą na potrzeby tych wyborów no, politycy sobie przyznali, tak? Czy politycy przekazali świadczenia biorcom? Czy, czy mamy do czynienia z taką sytuacją, że w ogóle nie ma żadnej polityki? Bo ja, jak ja patrzę, to w Polsce się. Nie, to jest to, to się na, na pewno dotyczy tej ekipy, aczkolwiek i poprzednie również. No Poprzednich poprzednie rozwiązano te, ten problem w ten sposób, że podniesiono wiek emerytalny. Bo mamy, no tylko że teraz zarządów PIS nie dość, że ten wiek został obniżony, co powoduje już drastycznym obniżeniem świadczeń, które już w liczbach kilkuset tysięcy w ogóle nie spełniają żadnych norm takich, żeby ludzie się mogli z nich utrzymywać. Władza na razie ma to po prostu w głębokim poważaniu. A skoro tak, to pytanie jest, dlaczego cały system nie jest dobrowolny, skoro są możliwe wypłacania ludziom emerytur, które w żaden sposób nie pozwalają im się utrzymać i władzy nie interesuje, z czego ci ludzie się utrzymują i jak funkcjonują. A przecież takie jest, takie jest uzasadnienie istnienia przemysłu emerytalnego, no bo mamy tak naprawdę taką, no nie trzeba być nawet matematykiem, no mamy taką grożącą po prostu katastrofę, taką już taką właśnie z takim przytupem że dochodzi do sytuacji takiej, zbliżamy się wielkimi krokami, gdzie jeden pracujący będzie utrzymywał jednego emeryta, a, a potem gdzie gorzej. Czyli że jeden tak, demografia jest nieubłagana, tak. No jeżeli popatrzymy na trendy demograficzne, e, no to my już wiemy, tak, że w roku 2040 osiemnastolatków będzie około 300 tysięcy, tak, bo to są dzieci, które urodziły się w zeszłym roku, ich urodziło się 305 tysięcy, więc w 2040 roku w Polsce będzie, no około 300 tysięcy osiemnastolatków, tak. Także my z perspektywy demograficznej już mamy na wiele lat rozłożone to ile osób wtedy na rynek pracy wejdzie, tak. No nie będzie ich dużo więcej, tak, no bo skoro urodziło się w 2022 roku 305 tysięcy dzieci, no to w 2040 40, jako osiemnastolatkowie będą kończyli szkoły średnie, będą chodziły na rynek pracy, więc my już wiemy, tak, jaka to będzie liczba osób. Tak? Oczywiście to może się zwiększyć, na przykład dzięki migracjom, ale to też się może zmniejszyć dzięki migracjom, tak? bo y, część z tych osób może w wybrać swoją karierę poza Polską. Bez rozsądnej, racjonalnej polityki migracyjnej, to y, będziemy w bardzo, bardzo trudnej y, sytuacji, ale znowu, tak, to już pewnie nie ten rząd, nie ta kadencja, ktoś inny się będzie o tym martwił y, w przyszłości. Natomiast no, widać, że tendencją tego rządu jest to, żeby obniżać emerytury, czyli to, żeby ludzie generalnie nie mieli wysokich świadczeń, tak, bo wysokie świadczenia na emeryturze pozwalają na pewną niezależność, tak, pozwalają na pewną wolność, na pewną swobodę. Tak? Widocznie obecnie rządzącym nie do końca na tym zależy. Zależy bardziej na tym właśnie, żeby niskie świadczenia powodowały, że emeryci będą uzależnieni od transferów, od tej trzynastki, od tej czternastki, od tej obietnicy, nie wiem, piętnastki czy jakiegokolwiek innego. Świadczenia. Czyli y, tworzymy trochę taką grupę osób, która ze względu na swój wiek, na swój stan zdrowia, nie jest już w stanie pracować, a jest uzależniona od tego, co powiedzą politycy, uzależniona od tego, y, co politycy obiecają. I to uzależnienie no, czasami będzie się przekładało na to, że faktycznie będzie trzeba głosować na tych, które, na tych którzy obiecają więcej. Dzisiaj, prawda, mamy obietnicę 13, 14, że ona będzie utrzymana. Wydaje się, że no, skoro państwo się do tego zobowiązało, to państwo powinno to realizować dalej, Tak, więc też wycofanie się z tych świadczeń jest niezwykle trudne. Natomiast no, nikt nie powie, że w kolejnych kadencjach nie pojawi się jakaś jeszcze bardziej populistyczna, albo ta się rozwinie jeszcze bardziej w stronę populizmu, która będzie proponowała 15, 16, a te 10 milionów blisko świadczeniobiorców, którzy korzystają z tych pieniędzy. No właśnie zrewanżuje się i będzie na taką partię głosowało, tak? Taka partia no, emerytów i Proszę która. No zrewanżować. To, tylko, że mamy, tylko że to jest, jest bardzo prosty koniec. No, bo to, to, końcem tego jest po prostu zasobność portfela. W tej chwili. Ostatnie 8 lat państwo się gigantycznie zadłużyło. To się, Zadłużyliśmy się w tych latach tak, jak żeśmy się nie zadłużyli przez poprzednie 20 parę lat. To jest po prostu jakaś no, historia. No, zawsze trzeba kiedyś zapłacić za to. To nie jest tak, że można się do końca życia. Ja mam wrażenie, że polska klasa polityczna, szczególnie ta teraz, która rządzi, jest po prostu strasznie nieodpowiedzialna. No i teraz pytanie o jakiś taki krótki prognostyk, bo. no. Powiem tak, no wszyscy ci, którzy liczą na to, że z emerytur będą mogli się utrzymywać, ja bym, powiem tak, to są to ludzie, którzy mają bardzo wysokie emerytury resortowe, polityczne. Rzadziej to są ci, którzy odłożyli sobie sami. Tacy są też, ale ci, co się odkładają, to raczej nie popują pieniędzy w ZUS-ie, tylko preferują jakieś własne, prywatne metody ubezpieczania. No, krótko mówiąc, nie... Powiem tak, no tak takie, wiem, że to jest taki, takie trudne pytanie, no bo to, bo możemy dojść do takiej sytuacji, że te emerytury przestaną w ogóle rosnąć, nie będzie piętnastki, szesnastki, tylko zaczną wręcz przeciwnie, zaczną y, spadać i noworod nie będzie z czego ich wypłacać, więc będzie je spłaszczał, będzie tego. No i wtedy jest pytanie, no co, co, poza, co, co poza powrotem ludzi, bo przecież też nie wszyscy będą w stanie wrócić. To jest jakaś taka bomba z opóźnionym za, zapłonem, która, no... Ja widzę tutaj, że, że tu za paręnaście lat może naprawdę grozić jakiś gigantyczny kryzys, co z tym faktem, jeżeli Polska nie będzie bardzo zamożnym krajem, który będzie stać na utrzymywanie i tego, no to te, te, te świadczenia czy, czy z tej demografii po prostu zaczną spadać, no bo nie będzie miał kto na to łożyć. Ja myślę, jak opatrzymy sobie na sytuację wielu społeczeństw zachodnich, które mają bardzo podobną, zbliżoną do Polski sytuację, chociaż tutaj Polska niestety wyróżnia się negatywnie, tak, bo nas najbardziej dotknie to starzenie się społeczeństwa wśród państw Unii Europejskiej. Tutaj wszystkie prognozy pokazują, że Polska będzie tym państwem, które bardzo szybko się zestarzeje i też będzie miało bardzo trudną sytuację, jeśli chodzi właśnie o tą relację liczby osób pracujących do liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Więc wiele społeczeństw zachodnich jakby zachęca do tego, żeby przyjeżdżali do nich imigranci. Nie tylko dlatego, że mają dobre sumienie takich są tych imigrantów, tylko oni mają świadomość, tak, że ktoś musi pracować, tak, że ktoś musi w tej gospodarce funkcjonować, żeby tą gospodarkę utrzymać. Tak. No, dla Brytyjczyków świetne było rozszerzenie Unii Europejskiej, dzięki temu mnóstwo Polaków przyjechało do, do pracy, dzięki temu ci Polacy tam mieszkali, pracowali, odprowadzali składki, podatki, wynajmowali mieszkania i tak dalej, to dało ogromny impuls dla rozwoju brytyjskiej gospodarki. Tak. My jesteśmy prawda, tymi, którzy prawie że dali nowe życie brytyjskiej gospodarce po 2004 roku roku będą, prawda, tymi, którzy tam wyjeżdżali, tam, tam pracowali. Kto będzie, prawda, dawał ten impuls Polsce? No to jest niezwykle trudne pytanie, tak, bo z całą pewnością ta liczba osób, która w Polsce jest, jest niewystarczająca, tak? ona będzie powodowała że będzie nam brakowało rąk do pracy, będzie nam brakowało ludzi, którzy pracują, będzie nam brakowało osób, które płacą podatki, ale też w drugą stronę, ci, którzy będą pracowali, będą osobami w dużo bardziej zaawansowanym wieku, tak? Nie będą w stanie pracować po 16 godzin dziennie tak po to, żeby zwiększyć swoją wydajność i jeszcze więcej zarobić, no bo będą to osoby 40, 50 czy 60 plus, które będą na rynku pracy. I jak to się przełoży na emerytury? No tutaj no, tak jak pan powiedział, tak matematyka jest nieubłagana. Tak? To, co możemy przekazywać do pokolenia wieku. Produkcyjnym, to jest ten produkt narodowy brutto, który wypracujemy. Tak, Jeśli wszyscy wypracujemy więcej tego produktu narodowego brutto, to siłą rzeczy świadczenia także będą wyższe. Jeśli będziemy mniej go wypracowywali, no to siłą rzeczy tak, te świadczenia nie będą aż tak wysokie. I to jest też ten paradoks, który wydaje się, że nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, ale obecna władza robi. Czyli tak naprawdę wprowadza system emerytury obywatelskiej, nie będąc tego, czyli nie, nie artykułując tego. Z czego to wynika? Jak popatrzymy na ten poziom wieku emerytalnego, który jest dzisiaj i to ile odkładamy składek do systemu powszechnego, no to okazuje się, że według większości racjonalnych prognoz, tak, które można spotkać, 60% osób, które dzisiaj mają 30-40 lat, wypracują tylko i wyłącznie minimalną emeryturę. Te osoby mimo tego, że odprowadzają składki, że pracują bardzo długo, czy do 60-65 roku życia, to i tak nie uzbierają na swoją emeryturę nic więcej niż tylko ta najniższa emerytura. Tak, to jest tak, jakbyśmy dzisiejszych 30-40-latkom powiedzieli, że pracujcie do 60-65 lat, a to, co dostaniecie, to 1588,44 zł, bo tyle dzisiaj wynosi najniższa emerytura. No, pewnie wiele osób by się poczuło oszukanych. A ten system, który my dzisiaj my mamy, który my dzisiaj widzimy, z tym niskim wiekiem emerytalnym, właśnie do tego prowadzi, że duża część społeczeństwa, mimo że uważa, tak, że pracuje na swoją emeryturę, to jasne, pracuje na swoją emeryturę, ale tak naprawdę otrzyma tylko to ustawowe minimum, bo na nic więcej tak z kapitału nie uzbierają. No to takie pytanie. Czy jest, że tak powiem, w ogóle, czy jest możliwe, żeby ktoś w najbliższym czasie politycznie się zdecydował na jakąś reformę tego? Jeżeli tak, to w którym kierunku? Bo ja nie wyobrażam sobie kogokolwiek, żeby wprowadził przymus emerytalny. Zresztą ja jestem przeciwny temu. Mhm. Ja raczej uważam, że to jest oczywiście mój pogląd, że powinniśmy iść w kierunku, który poszła Nowa Zelandia, czyli minimalizowania mhm. tych obowiązków zabezpieczających i po prostu mm, zostawiania ludziom więcej wolności w zakresie Decyzji, w jaki sposób się zabezpieczać. Natomiast, no, jakoś trudno mi sobie wyobrazić, mam dziwne wrażenie, że w Polsce taki system będzie sobie gnił do momentu jakiegoś takiego spektakularnego zawalenia, że nikt nie podejmie ryzyka zmiany, bo zmiana będzie zawsze bolesna, dla kogoś będzie bolesna. Dokładnie. Dlatego, no, ale pytanie, jeżeli, czy, hmm. czy jest jakiś wzór poza Nową Zelandią, to ja może przypomnę, to Nowa Zelandia to po prostu. Hmm, Wprowadziła taką emeryturę, która jest wypłacana bez względu na to, co robiłeś, pracowałeś po prostu z uwagi na wiek i plus są jakieś tam obowiązkowe składki, które musisz gdzieś tam odprowadzać, ale one są dla Ciebie dostępne, jeżeli jesteś ciężko chory i zagraża Ci życiu, jeżeli kupujesz dom bądź tam jakichś innych ważnych powodów. Krótko mówiąc, takie bardzo mocne przeniesienie odpowiedzialności za to, jak żyjesz na starość, na, na tego, który, który podejmuje te decyzje. Nie wyobrażam sobie takich skamów w Polsce, niestety. Mhm. Panie, pytanie: jaki scenariusz na najbliższe lata? Znaczy tak, no ten system gnije, tak to nie mamy wątpliwości. Tak też można śmiało powiedzieć, że ten system już zbankrutował, no bo trzeba było wprowadzić trzynastkę i czternastkę, żeby ten system emerytalny utrzymać, tak? to co powiedzieliśmy na początku rozmowy, że gdyby tego nie było, tak, to w ogóle świadczenia byłyby na bardzo niskim poziomie, a na pewno emeryci nie byliby skłonni tak, żeby na partię rządzącą głosować. Co więcej, jeśli popatrzymy na to, jaka jest ta perspektywa tak, tego, tego systemu, no to nie będzie lepiej, tylko będzie gorzej. To, co powiedziałem tak o tej wzrastającej liczbie osób, która będzie otrzymywała świadczenie wysokości najniższej emerytury. No więc na coś trzeba się zdecydować. Tak? Można pójść wzorem Nowej Zelandii, tak? która właśnie ma to świadczenie obywatelskie. Ja nie wiem, w jakim wieku, tak, czy po, w jak, w jaki jak parametr wieku przyjąć, przyjąć, żeby ustalić takie świadczenie obywatelskie, no bo nikt nie powiedział, że to musi być ten nasz wiek emerytalny, tak? podczas jednej z debat nie tak dawno rozmawialiśmy o tym, że być może najniższa ustawowa emerytura to powinna być dopiero przyznawana, kiedy faktycznie ktoś jest niezdolny do pracy, tak, 70-75 lat. Być może to byłby taki poziom na tą, na tą Nową Zelandię, także przyznajemy to świadczenie, ale dopiero w takim wyższym wieku, a wcześniej, jak ktoś sobie wypracował, to proszę bardzo, może otrzymywać tak to świadczenie w tym dotychczasowym wieku emerytalnym, które jest dla niego wypracowane, ale gwarancja minimum jest dopiero, prawda, po jakimś tam wyższym, w jakimś tam wyższym wieku. Albo no właśnie ten system, proszę zobaczyć, tak tą Francję, tak, gdzie związało się to z bardzo poważnymi zamieszkami ulicznymi, bardzo e, niepopularna decyzja, no ale jednak znalazł się prawda, polityk, tak, który powiedział, że no albo podejmę decyzje odpowiedzialne, tak, albo to państwo będzie szło właśnie w tą zmiliznę. E, zdecydował się na to, e, no, przypłacił to na pewno e, bardzo utratą popularności, e, natomiast udało się to e, przeforsować. Też często mówimy o zupełnym odpolitycznieniu systemu emerytalnego, tak, żeby to nie politycy decydowali o tym, w jakim wieku odchodzimy na emeryturę, tylko po prostu demografia. Tak, tak jak dzisiaj główny urząd statystyczny podaje tablice trwania życia, to od takich tablic trwania życia można by było uzależnić, tak to, ile mamy pracować. I każdy kolejny rocznik, prawda, by wiedział, także mając, nie wiem, rocznik 83, który był najliczniejszy w tej echu wyżu demograficznego, tam urodziło się 700 tysięcy dzieci prawie, no to tak. Taki rocznik prawda, musiałby pracować do jakiegoś tam wieku X. A jak będzie to rocznik 2004, czyli ten jeden z mniej licznych w powojennej historii Polski, a już 2022 także jeden z tych mniej licznych, w zależności od tego, jaka jest prognoza, ile te roczniki będą żyły średnio, no to tak ustalić, indeksować wiek emerytalny tak do, do tego poziomu. Podobny model funkcjonuje właśnie w Niderlandach, gdzie wiek emerytalny jest podnoszony dla kolejnych roczników, jeżeli oczywiście wydłuża się średnia dalsza trwania życia. A jak popatrzymy na dane GUS-u, jak popatrzymy na dane ZUS-u, też prognozę Europop, no to tam widzimy, że już niedługo ta średnia dalsze trwanie życia nawet przekroczy nam 300 miesięcy na emeryturze, a w niektórych przypadkach zbliża się do tego, że kobieta, która ma lat 60, w niektórych rocznikach w Polsce już obecnie, tak, będziemy mogli o tym powiedzieć, że kobieta, która ma lat 60 na emeryturze będzie żyła 30 lat. No to jeżeli popatrzymy tak na tą relację, że taka kobieta pracowała pewnie około 40 lat, chociaż pewnie też z przerwami, takimi różnymi z sytuacjami życiowymi, no to jeżeli 40 lat pracujemy, a 30 lat mamy pobierać emeryturę, no to ta proporcja jest zachwiana. Tak? To to się nie uda. Okej. Okay. Szanowni Państwo, jest źle, ale jest nadzieja, że będzie jeszcze gorzej. System się załamie i wtedy się może coś wymyśli. Ja sobie pozwolę. Totalna prawda. Tak, ja, no, moim i Państwa gościem był dr Antoni Koleks z Instytutu Emerytalnego, prezes. Ja sobie pozwolę zarekomendować historię bez cenzury, magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów o perfidnej zdradzie Anglików w 1939 roku, którzy dążyli do tego, żeby Polska poszła sama wojować z Hitlerem, przegrała i żeby powstała granica sowiecko niemiecka i o, do, i o idolu Putina i wiele oczywiście innych tekstów. Idol Putina to jest słynny Grigory Potyomkin kochanek Cerycy Wielkiej, ale także z pochodzenia Grzegorz Potępski, czyli Polak nie wypierający się polskości, mówiący po polsku, proszący Katarzynę II o specjalne misje, gdzie mógłby wykorzystać swoje polskie kontakty. Polecam a Państwu i gościowi mówię do zobaczenia. Do zobaczenia.